Ok, jesteśmy z powrotem. Teraz druga prezentacja Filipa Wojcieszyna. Wszystko, co chciałbym wiedzieć o Rozlin. Tak więc oddaję głos Filipowi. Dobra, dziękuję bardzo. A więc witam Was wszystkich na tej sesji poświęconej projektowi Microsoft Rozlin, a więc kompilatorowi następnej generacji Microsoftu. A właściwie to nie tylko kompilatorowi, bo Rozlin poza tymi compiler APIs to także potężna platforma czy technologia, która umożliwia nam nie tylko emisję kodu podczas runtime, ale także analizę kodu, czy też budowanie wszelkiego rodzaju toolingu dla C-Sharpa, czyli zarówno rozszerzenia dla Visual Studio, jak i nawet takie narzędzia pomocnicze dla C-Sharpa dla innych edytorów. I o tym wszystkim będziemy mówić w ciągu najbliższych kilkudziesięciu tutaj minut, ale może zanim zaczniemy, to jakieś szybkie dwa słowa na mój temat, gdyż część z Was na pewno się zastanawia, kim jest tutaj ten człowiek, który siedzi przed Wami i próbuje coś o Rozlin opowiadać. Otóż ja się nazywam Filip i być może niektórzy z Was znają mnie z różnego rodzaju eventów czy też konferencji, na których się to czasami pojawiam. Jestem dość aktywną osobą w open source community, szczególnie w dziedzinie ASP.NET. Zresztą tutaj w Szwajcarii jestem ASP.NET MVP. Natomiast jeśli chodzi o Rozlin, to jestem koordynatorem największego aktualnie takiego community-driven open source'owego projektu, który używa Rozlin, a mianowicie Script.cs. No i ta moja przygoda z Rozlin trwa już trochę, tak naprawdę od tych pierwszych public previews. Jeśli chodzi o internet, to znajduję się w internecie pod adresem stratweb.com i oczywiście na Twitterze filip_woj. Ale może już nie przedłużajmy, nie przynudzajmy i przejdźmy do sedna sprawy. Otóż kompilator C-Sharp na dzień dzisiejszy, co my o nim wiemy? Otóż na dzień dzisiejszy kompilator C-Sharp to jest ten słynny CSC-exe. No i dla większości deweloperów to jest tak naprawdę taka czarna skrzynka. I nie za bardzo nas interesuje, co tam się dzieje pod spodem. Po prostu bierzemy nasz kod, który znajduje się w formie tekstowej i czy to z poziomu Visual Studio, czy też z poziomu takiego narzędzia jak na przykład MS Build, wrzucamy go do kompilatora, następnie następuje jakaś bliżej nieokreślona magia i kompilator wypluwa output binarny, który to w postaci czy to DLL, czy też może jakiegoś executable, możemy następnie na platformie .NET wykonać. I jakby przez wiele lat tak to właśnie funkcjonowało. I jakby niezwykle istotną rolą Rozlin jest to, że Rozlin wprowadza taką przejrzystość i jasność całego tego procesu kompilacji. I kompilacja przestaje być tym takim magicznym procesem, który zachodzi gdzieś tam w czarnej skrzynce, a staje się taką serią dyskretnych etapów, w które to w cudzysłowie możemy w każdym momencie zainterweniować. I jakby na każdym kolejnym kroku procesu kompilacji jesteśmy w stanie wstrzyknąć naszą własną logikę, co zresztą będziemy widzieć w różnych przykładach, które tutaj chciałbym dzisiaj pokazać. Co więcej, jest jeszcze druga sprawa, mianowicie kompilator na dzień dzisiejszy to jest taki black box, ale druga sprawa jest taka, że platforma .NET nie dysponuje taką usługą, jaką jest compiler as a service, czyli taka kompilacja on demand z poziomu managed API. Znaczy istnieją pewne API, na przykład CodeDOM czy Reflection Emit, które zresztą jest bardziej niskopoziomowe i one umożliwiają jakby w czasie rzeczywistym emisję assembly do AppDomain, ale są to takie API, które są bardzo toporne i bardzo prymitywne w wielu względach. Jakby to jest kolejna luka, którą Rozlin wypełnia i jakby umożliwia tworzenie takich dynamicznych rozwiązań, które do tej pory na platformie .NET nie były możliwe. No i teraz tak, z punktu widzenia nas jako deweloperów .NET, to Rozlin wpłynie na nasze życie na kilku płaszczyznach. I pierwszą z nich jest oczywiście ta usługa kompilatora i powiązana z nią compiler as a service, gdyż umożliwi to tworzenie właśnie takich dynamicznych rozwiązań, jakim jest na przykład projekt Script.cs. Co więcej, na przykład ASP.NET VNext, nie wiem czy śledzicie co tam się dzieje w dziedzinie ASP.NET, natomiast ASP.NET VNext jest w całości oparte na Rozlin. I na przykład jakby pochodną tego jest kilka bardzo ciekawych spraw, na przykład
w ASP.NET VNext kod źródłowy będzie traktowany na równi z DLL-ką, tak? Czyli jeżeli chcemy wprowadzić odniesienie do naszej biblioteki, do naszej aplikacji webowej, będziemy to mogli zrobić w postaci po prostu odniesienia się do DLL-ki, ale także do kodu źródłowego i jakby ASP.NET VNext samo sobie skompiluje nasz kod w momencie, kiedy to będzie potrzebne on demand i to jest zrobione właśnie przy użyciu Roslyn. Dodatkowo na przykład ASP.NET VNext posiada taką usługę, która jest w skrócie nazywana refresh to recompile. I polega to na tym, że na przykład gdy posiadamy aplikację webową ASP.NET, to po jej uruchomieniu możemy coś zmienić w kodzie i odświeżamy tylko sobie stronę w przeglądarce i automatycznie ASP.NET wszystko to rekompiluje on demand, właśnie przy użyciu Roslyn. Czyli to są takie bardzo ciekawe rozwiązania, które jakby zmieniają cały paradygmat pracy z platformą .NET. Tak? Po drugie, Roslyn to jest znakomite narzędzie do analizy kodu i o tym będziemy rozmawiać w szczegółach już za chwilę. Dodatkowo Roslyn to także grupa nowych API, które umożliwiają budowanie toolingu dla C-Sharpa i to są rozszerzenia do Visual Studio i nie tylko. I na to też sobie popatrzymy. No i wreszcie Roslyn jest open source i jest open source na bardzo przyjemnej licencji, a mianowicie na licencji Apache V2, czyli licencji, która pozwala nam de facto zrobić z Roslyn praktycznie wszystko i też będę miał takie fajne demo, które pokażę, co dokładnie mam na myśli. Natomiast jakby sam fakt, że Roslyn jest dostępny na licencji Apache V2 jest o tyle istotny, że wcześniejsze inicjatywy Microsoftu w dziedzinie open source były obwarowane licencjami o wiele bardziej restrykcyjnymi i nie mówię tutaj o Microsoft Public License, która ostatnio była stosowana, chociaż też była bardziej restrykcyjna, ale na przykład ta słynna licencja Reference Source License, która nie pozwala na praktycznie nic poza tym, żeby się na kod popatrzyć. Także jest to duży krok milowy naprzód Microsoftu i jakby w relacji Microsoftu z open source community. I teraz tak, tutaj mam taki slajd, który zresztą podkradłem z MSDN-u. Powinienem tutaj napisać, że pochodzi on z MSDN-u, ale zapomniałem, więc mówię o tym. I otóż jakby ilustruje on sposób, w jaki Microsoft dzieli Roslyn na takie trzy logiczne grupy APIs. I może patrząc od dołu, to mamy do czynienia z compiler APIs, czyli jest to ten pipeline kompilacji i jakby wszystkie elementy, które stanowią o tym procesie kompilacji. I jakby patrząc od lewej, to zaczynamy z kodem oczywiście w formie tekstowej, który następnie jest parsowany do syntax trees, następnie z tego są tworzone symbole i tak dalej, aż w końcu mamy emisję binarnej reprezentacji naszego kodu do jakiegoś tam streamu, na przykład do memory streamu albo do file streamu. Workspaces API to jest grupa API, która odpowiada za pracę z plikami solucji i plikami projektowymi. I taką najbardziej znaną usługą, która jest zbudowana w oparciu o Workspaces API, to jest oczywiście IntelliSense. I też przykład użycia Workspaces API już za chwilę będziemy sobie oglądać. Natomiast Features API to jest ta nowa grupa API, która odpowiada za tworzenie narzędzi diagnostycznych dla C-Sharpa. I też sobie na to popatrzymy już za chwilę. Natomiast zanim pójdziemy dalej, to dwa słowa o tym, co jest potrzebne, aby zacząć przygodę z Roslyn. Jedną z możliwości jest zainstalowanie Visual Studio 14, najnowsza wersja to jest CTP4 i oczywiście jest to tylko kod, jakby numer wersji, wersja 14, natomiast nie jest to oczywiście Visual Studio 2014, będzie się ono nazywało Visual Studio 2015, zapewne kiedy wyjdzie RTM w przyszłym roku. Natomiast w każdym razie Visual Studio 14 opiera się już w całości na Roslyn. Jakby zarówno kompilacja z poziomu Visual Studio 14, jak i także wszelkie language services, takie jak na przykład właśnie IntelliSense, jakby są już, jakby pochodzą z poziomu Roslyn. Jeżeli chcemy zacząć naszą pracę z features API, czyli tworzeniu tych narzędzi diagnostycznych i być może rozszerzeń do Visual Studio, to trzeba dodatkowo zainstalować Roslyn SDK. Z kolei compiler API nie wymaga Visual Studio 14. Jeżeli chcemy tylko pobawić się compiler API i jakby tą dynamiczną emisją assemblies, to jak najbardziej jest to możliwe z wcześniejszymi wersjami Visual Studio, czy właściwie w zasadzie z Visual Studio 2013. I można to taką paczkę Microsoft Code Analysis Compilers dorzucić do dowolnej aplikacji .NET 4.5, albo nawet do PCL, gdyż Roslyn Compilers jest kompatybilne z profilem PCL, więc w związku z tym na przykład działać też będzie pod mono.
No i oczywiście kod źródłowy Rostyn jest dostępny na CodePlexie i można go sobie stamtąd sklonować albo sforkować i pobawić się samym źródłem. Tu jest screenshot z CodePlexowej strony Rostyn. Nie jest to takie proste, żeby zacząć z tym kodem źródłowym, gdyż te DLL-ki Rostyn muszą być podpisane. Oczywiście klucza nie ma w repozytorii, dlatego trzeba wyłączyć strong name validation na swojej maszynie. Natomiast wszelkie instrukcje są tutaj dostępne na CodePlexie, także nie powinno być żadnych problemów. I teraz tak, ja chciałem teraz pokazać od razu szybkie demo właśnie Compiler as a Service, gdyż jest to dość ciekawe, więc może przeskoczę tutaj do Visual Studio. I ja mam już tutaj taki projekcik stworzony, gdyż nie chciałem tracić czasu. Ja może pokażę plik packages.config. Tutaj w packages.config mamy odniesienie do Microsoft Code Analysis Compilers i to jest tak naprawdę jedyna paczka, która tutaj powinna być zainstalowana. Wszystkie pozostałe są ściągnięte właśnie przez nią. I teraz tak, ja tutaj mam w tym projekcie taki plik, który się nazywa code.cs i ten code.cs to jest zwykły plik z kodem C-sharpowym, natomiast ja tutaj pokażę, że on jest oznaczony jako content, czyli on nie będzie kompilowany przez Visual Studio, on jest po prostu zwykłym plikiem tekstowym. I to jest taka bardzo prosta klasa foo z metodą bar, która nam wylicza od 1 do 4 i wyświetla te cyfry. I teraz tak, jak wygląda kompilacja z Rostyn? A więc tak, najpierw łapiemy sobie ten nasz kod, to ma miejsce tutaj. On jest w postaci zwykłego stringu. Następnie jakby punktem wejścia do kompilacji, do pipeline'u kompilacji z Rostyn jest stworzenie syntax tree, czyli stworzenie takiego drzewa, które reprezentuje nasz kod. I to robimy przy użyciu takiego factory method, który tutaj widzimy, parse syntax tree. Zresztą Rostyn, API Rostyn bardzo silnie opierają się właśnie na takich factory methods. Tutaj widzimy jedno, za chwilę będziemy mieli kolejne. I teraz w momencie, kiedy parsujemy ten kod, to mamy tutaj szereg opcji jeszcze możliwych do wykorzystania. Ja może pokażę bardzo szybko. Na przykład możemy powiedzieć, że ten kod, którym dysponujemy, to jest na przykład C-Sharp 1 i on będzie sparsowany zgodnie ze standardami C-Sharpu 1 i tak dalej. Tutaj jest cała masa możliwości, natomiast my pojedziemy tylko na tych domyślnych. Następnie tworzymy obiekt kompilacji. Jakby w tym momencie nie następuje jeszcze emisja binarna do streamu, w tym momencie następuje tylko stworzenie obiektu kompilacji, z którego to dopiero w następnym kroku możemy to assembly emitować. I teraz tak, tutaj musimy nadać nazwę, następnie wybieramy sobie wszelkiego rodzaju opcje kompilatora. I w tym momencie ja chcę wyemitować kompilację, która jest typu Dynamic Linked Library. To jest tak naprawdę class library. Jeżeli tutaj popatrzymy na tą enumeration, to mamy do dyspozycji kilka podstawowych typów. Natomiast oczywiście, podobnie jak i wcześniej, mamy tutaj całą masę różnych opcji, które możemy wprowadzić. Na przykład możemy sobie wybrać poziom optymalizacji, która domyślnie jest debug, a na przykład możemy sobie zażyczyć, że chcemy mieć wersję release. Oczywiście nie jest to konieczne. Następnie musimy podać do tej metody wszystkie syntax trees, które wchodzą w skład tej kompilacji. W naszym przypadku jest tylko jedno syntax tree, gdyż mamy tylko jeden plik z kodem, natomiast mogło być ich więcej. No i oczywiście, jakie odniesienia powinna to nasza biblioteka mieć. I w tym wypadku wystarczy nam system DLL, natomiast w zależności od tego, co tutaj próbujemy kompilować, to ewentualnie mogłoby tych odniesień być więcej. I teraz tak, na tym poziomie ja mógłbym przeprowadzić diagnostykę tej kompilacji. Diagnostics. I wygląda to właśnie w taki sposób. I Diagnostics to jest tablica, która zawiera wszelkie informacje, które normalnie na co dzień widzimy tutaj w zakładce error list jako errors i warnings. Czyli jeżeli ten kod nie jest, z definicji nie jest możliwy, aby go skompilować lub posiada jakieś warnings, to możemy to sprawdzić nawet przed próbą emisji tego kodu. Natomiast nie musimy tego robić, bo jest jeszcze druga droga, a mianowicie my to będziemy emitować do memory streamu, gdyż chcemy wszystko wykonać w pamięci bez jakiegokolwiek input-output. A więc emitujemy sobie to do naszego streamu.
I efektem tej operacji jest compile result. I ten compile, czy obiekt emit result tak naprawdę. I ten emit result zawiera property o nazwie success, którym możemy sprawdzić, czy wszystko się powiodło lub nie. Jeżeli się nie powiodło, to wtedy możemy także z emit result sięgnąć po te diagnostyki, które będą zawierały wszelkie informacje o problemach. Jeżeli wszystko jest w porządku, to po prostu mamy już assembly w naszym streamie, więc używając zwykłego reflection API możemy to sobie wciągnąć do naszego AppDomain i następnie używając po prostu reflection wyłapać naszą klasę i metodę i to wszystko wywołać. Ja to może puszczę teraz. No i zobaczymy, czy wszystko jest w porządku, powinno działać. I jak widzimy, mamy output 1, 2, 3, 4. I teraz ja mógłbym zrobić coś takiego. Na przykład zmieńmy to w taki sposób, że ten kod nie będzie w stanie być skompilowany. Czyli na przykład zmienię inicjalizację tej tablicy z 4 na 3. I oczywiście w tym momencie to się nie skompiluje, natomiast otrzymujemy output właśnie diagnostyczny, który mówi, że na siódmej linii tego pliku z kodem mamy do czynienia z problemem, który należy usunąć. Także tak w skrócie wygląda praca z compiler API i jakby w gruncie rzeczy to właśnie w ten sposób z Roslyn korzysta na przykład taki projekt jak ScriptCS. Co ciekawe, tutaj w momencie parsowania możemy też wskazać, że na przykład typ kodu to jest regularny syntax C-sharpowy albo interactive syntax, czyli taki REPL-owy, albo nawet skryptowy C-sharp. Także to też jakby to też wpływa na to, w jaki sposób ten parser będzie się zachowywał. Ja tutaj troszeczkę namieszałem, natomiast to dokładnie powinno wyglądać o tak. Czyli w tym momencie mamy troszeczkę luźniejsze zasady parsowania, tak? Czyli jest to też taka funkcjonalność, którą Roslyn wprowadza na platformę .NET jako nowość. Ja może przeskoczę z powrotem do prezentacji. To było takie bardzo proste demo. Chodziło tylko o to, aby pokazać, w jaki sposób właśnie możemy z tym compiler as a service pracować. Natomiast myślę, że nawet ciekawsze jest analiza kodu przy użyciu Roslyn. I może teraz dwa słowa na ten temat. Tak naprawdę do tej pory statyczna analiza kodu dla C-Sharpa była jak najbardziej możliwa, natomiast było to narzędzie niezwykle skomplikowane. Tak? Na tyle skomplikowane, że nikt przy zdrowych zmysłach na własną rękę się tego nie podejmował i jakby na tej kanwie wyrosły, czy dużą popularność zrobiły zewnętrzne narzędzia, takie jak na przykład ReSharper, czy różnego rodzaju rozszerzenia do wszelkiego rodzaju procesów continuous integration, tak, które nam analizują tą spójność na przykład naszej konwencji nazewnictwa i tak dalej. Natomiast przy użyciu Roslyn to wszystko jest możliwe do zrobienia na własną rękę i to w niezwykle prosty sposób, bez konieczności jakby opierania się na tych zewnętrznych narzędziach. I Roslyn otwiera drogę do analizy kodu dla zwykłych programistów .NET poprzez takie dwie ścieżki. Albo analiza statyczna, albo analiza semantyczna. I analiza statyczna opiera się o syntax trees i to widzieliśmy, czy zaraz zobaczymy tak naprawdę taką analizę, natomiast syntax trees widzieliśmy w poprzednim kroku, jakby w momencie, kiedy troszeczkę bawiliśmy się compiler as a service. Jakby Roslyn tworzy te syntax trees w oparciu o input w postaci kodu źródłowego, tak? Na przykład pliku C-sharpowego. I następnie Roslyn jest w stanie ten kod sparsować i tworzy takie hierarchiczne drzewo, w którym każdy node prezentuje jakiś tam fragment naszego kodu. No i oczywiście każdy ten node jest też strongly typed, także automatycznie pozwala to nam na bardzo łatwe filtrowanie czy przesiewanie tego drzewa i wyjmowanie tylko tych elementów, które chcemy w danym momencie przeanalizować. No i oczywiście po tym drzewie możemy też sobie nawigować w górę, w dół, w prawo, w lewo i jakby przeprowadzać wszelkiego rodzaju analizę, na przykład konwencji nazewnictwa czy jakichś tam wymogów stylistycznych. I oczywiście w syntax tree jest reprezentowany każdy fragment kodu, taki jak na przykład średnik, czy whitespace, czy komentarz, także jest częścią tego drzewa.
I teraz drugi typ analizy to jest analiza semantyczna, która opiera się o semantic model i w pewnym sensie analiza w oparciu o semantic model przypomina nieco pracę z Reflection API. I Roslyn jest w stanie stworzyć taki semantic model dla dowolnego nodu z naszego syntax tree i mamy wówczas dostęp do kontekstowych informacji, które normalnie nie byłyby dostępne z poziomu syntax tree. Gdyż syntax tree, tak naprawdę, ponieważ syntax tree to jest takie drzewo, które oczywiście zabiera hierarchię nodów, natomiast koniec końców jest to tak naprawdę reprezentacja czysto tekstowa. Natomiast przy semantic model mamy do czynienia także z taką reprezentacją bardziej kontekstową i na przykład przy użyciu modelu semantycznego jesteśmy w stanie bardzo łatwo ocenić, czy dowiedzieć się, z jakimi zmiennymi mamy do czynienia w danym kontekście. Automatycznie Roslyn rozpoznaje dla nas, w jakim scope się znajdujemy, jakie na przykład private fields są czy członkami danej klasy i tak dalej. Dodatkowo na przykład przy użyciu semantic model możemy bardzo łatwo rozpoznać hierarchię dziedziczenia danej klasy. Na przykład w przypadku syntax tree jesteśmy jedynie w stanie stwierdzić, co tam się znajduje po deklaracji klasy, po dwukropku, tak, tam gdzie powinno być dziedziczenie de facto, co tam się znajduje. Natomiast w przypadku semantic model automatycznie otrzymujemy dla danej klasy całą hierarchię dziedziczenia i to jest dostępne dla nas automatycznie, wiemy jakie interfejsy dana klasa implementuje i tak dalej, i tak dalej. Także jest to o wiele jakby bardziej zaawansowana analiza, oczywiście też o wiele bardziej intensywna, jeśli chodzi o wymagania odnośnie resursów, także trzeba to też brać pod uwagę. I za chwilę ja pokażę oba typy analizy, natomiast taka generalna uwaga to jest jednak łatwość analizy kodu przy użyciu Roslyn, to powoduje, że jakby bardzo atrakcyjna staje się wizja włączenia tego w nasz proces Continuous Integration i możemy taką analizę przeprowadzać na przykład jako część naszych unit testów albo jako trigger przy check-inie do source control czy też przy otwieraniu pull requestów i niekoniecznie musimy wtedy polegać już na zewnętrznych narzędziach, tak? Czyli jakby analiza kodu, taka dość skomplikowana, staje się powszechnie dostępna dla przeciętnego dewelopera i jakby nie jest tylko wyłącznie atrybutem zewnętrznych narzędzi, za którymi stoi jakaś potężna firma czy instytucja. I teraz ja bym to chciał pokazać na demie i popatrzymy na kilka rzeczy, a mianowicie popatrzymy na takie narzędzie, które się nazywa Syntax Visualizer. Jest to rozszerzenie do Visual Studio 14, które jest zrobione przez Roslyn Team i jakby ono umożliwia w czasie rzeczywistym podglądanie, jak wygląda syntax tree dla naszego dokumentu. I sam fakt syntax tree nie jest dla nas zbyt atrakcyjny i nie jest jakby użyteczny, natomiast w momencie, kiedy zaczynamy zajmować się analizą kodu na poważnie i budować jakieś narzędzia diagnostyczne, to jak najbardziej jest to niezwykle przydatne, gdyż automatycznie wiemy, jak wygląda struktura naszego dokumentu i dokładnie wiemy, o co tam powinniśmy się Roslyn zapytać. Pokażę też demo, w jaki sposób analiza kodu może być włączona do unit testu celem zrobienia takiego sanity check na naszej solucji. I pokażę jeszcze syntax rewritera, czyli w jaki sposób możemy złapać syntax tree i coś tam w nim pozmieniać. Także to też jest dość ciekawa funkcjonalność. Także ja tutaj mam Visual Studio 14 otwarte. Ja otworzę ten sam projekt, na który patrzyliśmy przed chwilą, tak? I tutaj po boku mam Syntax Tree Visualizer. Jak widzimy, jakby w czasie rzeczywistym pokazuje mi to rozszerzenie, w jaki sposób wygląda Syntax Tree dla tego dokumentu. Jak widzimy, to jest bardzo ciekawe, każdy element, najmniejszy nawet element, jaki mam tutaj w kodzie, jest reprezentowany w tym syntax tree. I w momencie, kiedy ja gdzieś kliknę, to automatycznie syntax tree visualizer przeskakuje w odpowiednie miejsce i widzimy, patrząc od góry, mamy do czynienia na początku z kilkoma using directives, następnie mamy namespace declaration i w ramach tego namespace declaration mamy do czynienia z class declaration, w ramach tego będziemy mieli do czynienia z method declaration, i tak dalej, i tak dalej. A więc widzimy, że to wszystko jest strongly typed, także możemy sobie wyobrazić, że
wobec takiego drzewa Syntax Tree możemy bardzo łatwo pisać różnego rodzaju queries, które nam zwrócą odpowiednie typy elementów, na przykład deklaracje zmiennych, które na przykład później możemy porównać z naszymi wymaganiami odnośnie naming conventions. Tak? W każdym razie ja to zostawię teraz. Aha, może jeszcze pokażę, jak to jest dokładne. Zobaczmy na przykład tutaj. Jesteśmy wewnątrz using directive i jakby w tym using directive mamy do czynienia z using keyword, który jest tutaj. Następnie mamy whitespace, który jest tutaj. Następnie qualified name i wewnątrz qualified name mamy identifier name, następnie mamy dot token, czyli kropkę, następnie mamy znowu identifier name i koniec końców mamy semicolon, który zresztą jest zakończony end of line trivia. Także jest to niezwykle dokładne, na przykład ten tutaj znak otwarcia nawiasu też jest reprezentowany przez swój własny token, open brace token. Także jest to niezwykle dokładne. I znakomicie nam to jakby wizualizuje, w jaki sposób zbudowany jest nasz kod. I to możemy później wykorzystać przy analizie. I ja teraz przeskoczę i otworzę kolejne demo. Mianowicie mam tutaj takie demo, które się nazywa Sanity Check. Proszę bardzo, jesteśmy. Jeszcze Visual Studio myśli, ale już się namyśliło, dobrze. A więc tak, jest to taka prosta solucja, która zawiera dwa projekty. Jeden możemy sobie wyobrazić, że jest naszym w cudzysłowie projektem z logiką biznesową, natomiast drugi zawiera unit testy. Tak? I teraz w tym naszym głównym projekcie mamy zadeklarowany jakiś interfejs o nazwie iFoo i mamy klasę, który ten interfejs iFoo implementuje. Natomiast w ramach naszych unit testów mamy tutaj jeden plik z testem XUnit i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Ten test będzie sprawdzał taki szeroko rozumiany solution sanity, czyli jakieś tam nasze wymagania stylistyczne będą sprawdzane właśnie poprzez tą klasę testową. I co tutaj się dzieje? Tutaj pracujemy z Workspaces API. Ja może tutaj przeskoczę szybciutko. Proszę bardzo, tutaj jest zainstalowana paczka z Nugetu Microsoft Code Analyzes C# Workspaces i podobnie jak wcześniej, tak naprawdę to jest jedyna paczka zainstalowana, wszystkie pozostałe się ściągnęły same, oczywiście poza XUnitem i should. I co tutaj się dzieje? Otóż otwieramy aktualną naszą solucję, czyli jakby otwieramy samego siebie. Ja tutaj to zrobiłem troszeczkę takim brute force'em, a więc po prostu absolutną ścieżką. Następnie, jak już ta solucja nam się otworzy, iterujemy sobie po wszystkich projektach, tak? A więc iterujemy sobie po project IDs i łapiemy obiekt każdego projektu. Następnie, jak już mamy obiekt każdego projektu, to iterujemy dalej po dokumentach, które się tam znajdują w ramach tego projektu. I jeżeli dany dokument wspiera Syntax Tree, czyli de facto jest dokumentem kodu, to próbujemy wyciągnąć z tego dokumentu Syntax Tree i ładujemy to wszystko do takiej listy, którą tutaj jako private field mamy zachomikowaną. I do czego się to sprowadza? No do tego, że teraz możemy zacząć pisać testy i przeprowadzać jakąś analizę na tych właśnie plikach C-sharpowych, które tutaj są reprezentowane przez poszczególne syntax trees. No ja mam tutaj taki przykładowy test, który jakby nazwa mówi wszystko, a mianowicie interfaces should be prefixed with I. No i jakby nie jest to być może jakiś spektakularny test, natomiast oczywiście w specyfikacji C-sharpowej nie ma nic na temat tego, iż interfejsy muszą się zaczynać od litery I. Jest to tylko i wyłącznie konwencja, tak? No to tutaj możemy wymusić jakby to, żeby wszyscy deweloperzy, którzy z tą solucją pracują, jednak te interfejsy tak nazywali. I jak to wygląda? Otóż podchodzimy sobie do tego, do tej naszej listy syntax trees, następnie wyciągamy, czy szukamy we wszystkich descendant nodes, czyli we wszystkich tak naprawdę nodach, jakie tam się znajdują, deklaracji typu interface declaration syntax, czy obiektów typu interface declaration syntax. Ja może przeskoczę tutaj na chwilę. Jeżeli sobie przypomnimy nasz syntax visualizer, to na przykład
deklaracja klasy to była typu class declaration syntax. No i to jest dokładnie oparte o to samo, mianowicie, ojej, mianowicie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z innym typem, czyli interface declaration syntax. I jak już je tutaj sobie zgromadzimy, to po prostu wymagamy, aby nazwa, czyli identifier, zawsze zaczynała się od dużej litery I. Jeżeli to jest prawda, to ten test przejdzie, jeżeli nie jest prawdą, to nie przejdzie. Ja to puszczę teraz i to ten test powinien jak najbardziej przejść bez problemu. Jest to trochę wolne, bo ja jestem na wirtualnej maszynie, ale powinno to wszystko być ok, jest jak najbardziej. No ja mogę teraz wprowadzić. Zresztą ReSharper już mi tutaj podpowiada, bo mam ReSharper zainstalowany, że to jest niepoprawnie, natomiast niekoniecznie musiałbym ReSharpera posiadać i puściłbym ten test jeszcze raz. I w tym momencie on już nie przejdzie, gdyż ten nasz naming convention nie jest dotrzymany w sposób taki, jaki powinien być. A więc widzimy, że on teraz nie przechodzi. Jakby w ten sposób możemy przeprowadzić analizę naszego kodu w niezwykle, niezwykle prosty sposób. To jest w tym momencie 25 linii kodu może i jest to jakaś taka ciekawa alternatywa dla zewnętrznych narzędzi, które właśnie się analizą kodu zajmują. Natomiast jest to oczywiście tylko taki wstępniak do pracy z roślin. Przykładowo budując narzędzia diagnostyczne czy rozszerzenia na przykład do Visual Studio, to jak najbardziej pracujemy także z syntax trees i jakby metodologia pracy byłaby dokładnie taka sama. Ja teraz pokażę jeszcze jedno demo, mianowicie ten wspomniany wcześniej syntax rewriter, a więc w jaki sposób możemy troszeczkę w tym drzewie syntaktycznym troszeczkę namieszać. A więc tak, mam tutaj taki projekt, podobnie jak wcześniej mam tutaj taki plik kodu, który jest oczywiście kontentem, on jest tylko plikiem tekstowym, nie będzie kompilowany. Znajduje się tutaj klasa o nazwie test z dwoma properties, które są zapakowane w region. I że to jest region, ja pokażę, to się da zwinąć. No i ja na przykład jestem wielkim wrogiem regionów, nienawidzę regionów i nie życzę sobie, żeby w mojej organizacji ktokolwiek regiony stosował, tak? No i jednym ze sposobów na wyeliminowanie tego jest na przykład zrobienie, tak jak pokazywaliśmy to przed chwilą, zrobienie unit testu, który sprawdza, czy te regiony się faktycznie znajdują w danej solucji. Jeżeli tak, to po prostu unit test by nie przeszedł. Natomiast inną opcją jest po prostu wyrzucenie tych regionów. Na przykład moglibyśmy taką aplikację, jak tutaj widzimy, podłączyć pod na przykład check-in do source control i ktokolwiek zrobi check-in, to mu najpierw po kodzie przejedziemy i wszystkie regiony wywalimy. Jak to wygląda? Co tutaj się dzieje? Otóż wczytujemy sobie ten kod oczywiście do stringu, za chwilę go tutaj wyświetlimy, żeby było wiadomo, że wygląda on jak wygląda na początku. Następnie parsujemy, znowu przy użyciu syntax tree parsera. I o co chodzi? Otóż taki syntax tree możemy przy użyciu visitor pattern, możemy po nim przelecieć i troszeczkę pozmieniać. I to się odbywa właśnie tak, jak tutaj widać, przy użyciu visitor pattern. Tutaj mam taką klasę pomocniczą, która dziedziczy od C-sharp syntax rewriter. I to jest właśnie klasa, która umożliwia nam wprowadzenie jakichś zmian na tym syntax tree. Jak to działa? Otóż w momencie, kiedy taka metoda visit tutaj zostanie wywołana, to ta klasa po prostu przeleci nam po całym naszym syntax tree i wejdzie jakby do każdego noda. I w momencie, kiedy w każdym nodzie się znajdzie, to wywoła tutaj odpowiednią metodę. Tu jest cała masa metod, które możemy override'ować. Na przykład w momencie, kiedy trafi na class declaration, to wywołana zostanie ta metoda. Tutaj mamy tak naprawdę wszystkie słowa klucze z C-Sharpa dostępne. Na przykład jeżeli mamy do czynienia z else clause w strukturze if-else, to jak najbardziej możemy to także override'ować, na przykład lock statement, co nam się tylko podoba. W tym wypadku ja override'uję visit region directive i visit end region directive, tak? Czyli początek i koniec regionu. I to jest tak naprawdę w nomenklaturze roślin, to się nazywa trivia i ja deklaruję
słuchaj, Roslin, to powinno zostać ominięte, tak? Czyli ja nie chcę widzieć ani początku regionu, ani końca regionu. No i na koniec jeszcze znormalizujemy whitespace. To jest tutaj potrzebne po to, że jeżeli już pominiemy te regiony, to tak naprawdę nie jest jeszcze cała robota wykonana, gdyż ten whitespace, który się znajduje przed deklaracją regionu i po deklaracji regionu być może, on dalej zostanie, czyli jakby ten dokument będzie troszeczkę brzydko sformatowany i możemy go sobie sformatować. Ja tutaj tak sformatuję go troszeczkę na Hama poprzez użycie normalize whitespace, natomiast Roslin zawiera bardzo eleganckie i bardzo wygodne APIs, które pozwalają na taką bardzo dokładne formatowanie dokumentów, także to można zrobić jeszcze o wiele lepiej. Natomiast dla przykładu to wszystko jest wystarczające i ja to teraz puszczę. I widzimy, na początku mamy klasę test z regionami, a po parsowaniu i po jeszcze normalizacji whitespace'a mamy już klasę bez regionów. Także jest to taki ciekawy przykład, w jaki sposób możemy przy użyciu Roslin troszeczkę w tym syntax tree pogrzebać i coś pozmieniać. Poczę z powrotem na prezentację. I może jeszcze kilka słów, tak naprawdę cały czas mówimy o tych różnych APIs eksponowanych przez Roslin, natomiast jeszcze może kilka słów o Features APIs i Workspaces APIs. Workspaces APIs widzieliśmy przed chwilą, kiedy to używaliśmy go do otwarcia pliku solucji i potem przelecenia po wszystkich projektach. Natomiast przy użyciu Roslin możemy także bardzo wygodnie tworzyć rozszerzenia do Visual Studio. I co ciekawe, jeszcze myślę, że warto by podkreślić, że tak naprawdę żadne z roslinowych APIs nie jest w żaden sposób powiązane z Visual Studio, tak? Czyli nie ma żadnego tight coupling do Visual Studio tutaj. Nawet tak naprawdę te APIs, które odpowiadają za pracę z plikami solucji czy plikami projektowymi, to też nie są powiązane z Visual Studio. One są powiązane jakby z tym typem struktury projektów, tak? Że jednak pisząc C-Sharp musimy mieć do czynienia z plikiem projektu, musimy to wszystko zapakować w solucję i tak dalej, natomiast nie jest to de facto dyktowane przez fakt bycia powiązanym z Visual Studio w żaden sposób. I gdy rozmawia się z większością deweloperów, to mówią oni o tym, że używają Visual Studio przede wszystkim ze względu na IntelliSense, że IntelliSense jest jakby takim potężnym narzędziem, które powoduje, że jakby nie wyobrażają sobie pracy bez Visual Studio. I tak naprawdę można się nad tym zastanowić troszeczkę, gdyż przy użyciu Roslin bardzo prosto, no jest możliwe jak najbardziej uniezależnienie IntelliSense od Visual Studio. Jakby się tak zastanowić, to co naprawdę jest potrzebne, aby stworzyć IntelliSense? No, potrzebny jest aktualny input użytkownika oczywiście, potrzebny jest aktualny dokument, w jakim użytkownik się znajduje, do tego lokalizacja w tym dokumencie użytkownika, no i prawdopodobnie wszelkie informacje odnośnie projektu, w którym ten dokument się znajduje. No i jakby się tak na tym zastanowić, to nic nie szkodzi, nie stoi na przeszkodzie, aby Roslin zapakować w aplikację webową, tak, i udostępnić interakcję z Roslin poprzez web service. Jakby w tym momencie zapytanie o IntelliSense, pod warunkiem oczywiście dostarczenia tych wszystkich informacji, o których przed momentem wspomniałem, to jakby możemy wystosować takie zapytanie o IntelliSense dowolnego klienta. Może to być na przykład rozszerzenie do Sublime Text czy Atom Editor i jakby wzbogacić wtedy ten edytor o C-Sharp IntelliSense. Zresztą właśnie uważam, że ten fakt uniezależnienia od Visual Studio jest bodajże najważniejszą cechą Roslin. Natomiast jeśli wrócimy z powrotem do koncepcji budowy Visual Studio Extensions, czyli rozszerzeń do Visual Studio, to bardzo fajne jest to, że używamy do tego tych samych APIs, na których samo Visual Studio jest zbudowane. I jakby jest to gwarancją pewnej stabilności i odpowiedniego performance'u także. Ja to za chwilę pokażę, gdyż doszliśmy do dema i zobaczymy, w jaki sposób możemy stworzyć narzędzie diagnostyczne dla Visual Studio i tak zwany code fix. A zaraz po tym zobaczymy jeszcze jedno demo, w jaki sposób możemy stworzyć swój własny C-Sharpowy dialekt właśnie przy użyciu Roslin, które w końcu jest dostępne na licencji Apache V2, a więc nic nas nie może powstrzymać przed tym, żeby je sobie sforkować i troszeczkę w tym C-Sharpie pogrzebać. A więc ja teraz przeskoczę
na... Przeskoczę na wirtualną maszynę, która się znajduje na Azure. Proszę bardzo. I o co chodzi? To jest narzędzie diagnostyczne dla Visual Studio, czyli Visual Studio Extension. Ja może pokażę to troszeczkę tak od tyłu na początek. Otóż ja mam zainstalowane na tej maszynie Roslyn SDK. I po zainstalowaniu Roslyn SDK tutaj mi się pojawia w template'ach taka nowa kategoria o nazwie Roslyn. I właśnie to rozwiązanie, które wam teraz pokazuję, to jest Diagnostic with CodeFix. I teraz tak, taki diagnostic składa się z dwóch elementów. Pierwszym elementem jest właśnie diagnostyka, czyli zidentyfikowanie problemu. Drugim elementem jest CodeFix, który ten problem naprawi. I zróbmy może tak, ja to może puszczę i zobaczymy, o co dokładnie tak naprawdę chodzi. W momencie, kiedy to puściłem, to uruchamia mi się nowa instancja Visual Studio, gdyż nasz projekt to jest tak naprawdę rozszerzenie do Visual Studio, także możliwość debugowania jego jest tylko jakby wtedy dostępna, jeżeli mamy nową instancję Visual Studio dostępną. No i o co chodzi? Ja tutaj mam taki projekt, który jest projektem ASP.NET Web API. I proszę bardzo, otwarła mi się tutaj taka klasa, która jest kontrolerem Web API i proszę bardzo, dwie metody mi się podkreśliły. Jak ja tutaj najadę, to widzę informację do not use void with post actions. I to jest dokładnie to, co ta nasza diagnostyka i CodeFix wprowadzają, jak taką funkcjonalność. I tu jest taka mała żaróweczka i ja mogę na nią kliknąć. I mamy podpowiedź change to HTTP response message. Zresztą obok wyświetliło mi się taki preview, co się dokładnie stanie z moją metodą. I w momencie, kiedy ja to kliknę, to jakby podkreślenie zniknie i wszystko jest już w porządku. I z tym samym mamy do czynienia tutaj. A więc tak to działa i jakby to jest świetny przykład budowy rozszerzenia do Visual Studio. I teraz o co tutaj chodzi? Mamy tak naprawdę kilka warunków do sprawdzenia. A więc tak, klasa, którą będziemy badać z poziomu takiej diagnostyki, musi być Web API kontrolerem. Tak, to jest Web API kontroler. W każdym innym przypadku tak naprawdę nie ma sensu, żeby cokolwiek tutaj badać. Po drugie, metoda powinna być void i po trzecie, metoda powinna reagować na HTTP verb post. I w konwencji Web API to jest albo po nazwie, czyli nazwa metody musi być post, albo odpowiedni atrybut musi się tutaj znajdować. Tak? Ja to teraz zamknę i pokażę wam, jak to wygląda z poziomu roślin. Otóż, aby stworzyć taką diagnostykę, musimy zaimplementować interfejs iSymbol Analyzer albo jeden z kilku innych diagnostycznych interfejsów, z których każdy pozwala nam na pracę z określonymi typami artefaktów roślin. W przypadku iSymbol Analyzera przeprowadzamy tą analizę semantyczną, czyli to jest ten jakby krok wyżej niż praca z Syntax Trees i zaraz pokażę, na czym to polega. I musimy tutaj poinformować też roślin, z jakimi symbolami chcemy pracować w danej diagnostyce. W tym przypadku chcemy pracować z metodami, tak? To więc informujemy roślin, że będziemy pracować z metodami. Ten interfejs ma taką metodę AnalyzeSymbol, która to będzie wywołana tyle razy, ile tych symboli zostanie znalezionych, czyli na przykład w naszym przypadku w tej klasie znajdowało się 6 metod, to analyze symbol zostanie wywołane 6-krotnie. I teraz tak, czym się różni analiza semantyczna od analizy statycznej przy użyciu syntax trees? Popatrzmy, mamy do czynienia tutaj z symbolem metody już, tak? Czyli z tym semantic model. Następnie musimy spełnić te nasze trzy warunki, tak? Czyli metoda musi się znajdować w klasie, która jest Web API kontrolerem. I możemy to bardzo prosto sprawdzić, przeskakując po prostu z metody na containing type i na kolekcję all interfaces. I wtedy wiemy automatycznie, że klasa, w której nasza metoda się znajduje, implementuje interfejs o nazwie IHTP controller. I to jest właśnie dokładnie ten interfejs, który jakby definiuje fakt, że to jest Web API controller. I proszę sobie wyobrazić, o ile to jest jakby prostsze niż praca właśnie syntax tree, gdyż tak jak wspominałem, z poziomu syntax tree nie bylibyśmy w stanie sprawdzić tej całej hierarchii dziedziczenia. Tak? Dodatkowo na przykład wyciągnięcie czy sprawdzenie, czy dana metoda jest udekorowana odpowiednim atrybutem, sprowadza się tylko do wywołania metody getAttributes. I
I tak naprawdę to jest wszystko. Z kolei w przypadku analizy statycznej przy użyciu Syntax Trees musielibyśmy po prostu przeskakiwać z metody, przeskoczyć być może na node wyżej i sprawdzić, czy tam jest zadeklarowany ten odpowiedni atrybut, czy też nie. Także w pewnym sensie analiza semantyczna przypomina pracę z Reflection APIs. Ja nie będę wchodził w szczegóły, zresztą zapraszam na swojego bloga, dlatego że jakby cały proces tworzenia tych narzędzi diagnostycznych i code fixów opisałem w swoim ostatnim poście na blogu, gdyż nie mamy tak dużo czasu tak naprawdę. Natomiast jeszcze szybciutko pokażę tego code fix providera. I one jakby te dwie klasy są połączone poprzez ID. Jak widzimy, ja tutaj wrócę na chwilę, tutaj mamy zadeklarowane diagnostic ID, natomiast code fix provider sam musi zdefiniować, które diagnostic IDs jest w stanie naprawić, gdyż jeden code fix provider może naprawić kilka różnych diagnostyk, a z kolei jedna diagnostyka może być naprawiana przez różne code fix providery, tak? Czyli to jest taka relacja many to many. Natomiast sama wprowadzenie zmiany to sprowadza się tylko do tak naprawdę przerobienia czy zmiany tego syntax tree, który reprezentuje odpowiednią metodę, zmiany return type z void na HTTP response message, a także wprowadzenie return statement, gdyż return statement w metodach void niekoniecznie musi się znajdować, także jeżeli się nie znajdowało, to musimy dodać swoje własne, natomiast jeżeli się nie znajdowało, no, jeżeli się znajdowało, to trzeba je zastąpić. I jakby to jest wszystko. Tak naprawdę jest to bardzo proste i koniec końców mamy tutaj do czynienia być może z w jednym pliku 50 linii kodu, w drugim może 80, a jakby byliśmy w stanie stworzyć funkcjonalność, która jest dość zaawansowana z punktu widzenia użytkownika końcowego, bo jednak stworzenie extension do Visual Studio, nie wiem, zwłaszcza jeżeli ktoś pracował do tej pory w tworzeniu extension do Visual Studio, to było to niezwykle toporne zajęcie i no jakby jest to jeden z największych benefitów Roslyn, to ułatwienie tworzenia tych rozszerzeń dla Visual Studio. Także tak to wygląda i teraz szybciutko jeszcze, a w złą stronę pojechałem, bardzo szybko pokażę jeszcze, w jaki sposób możemy stworzyć swój własny dialekt C-sharpowy. Otóż ja wrócę z powrotem do, to jest funkcjonalność, którą pokazywałem na początku, tak? Czyli po prostu dynamiczna emisja kodu, aha, to jest w tym momencie zepsute. Pamiętamy ten kod, on wyświetlał nam liczby od 1 do 4, tak? I teraz tak. Zobaczmy dwa pliki koło siebie. Mam tutaj plik z kodem i plik, który się nazywa CodeCrazy. Jak widać, one robią dokładnie to samo, z tym, że CodeCrazy ma troszeczkę inny syntaks. Ja to nazywam lolsharp. A więc zamiast public mamy ohi, zamiast class mamy lol, zamiast new mamy gimme i tak dalej, i tak dalej. A więc jest to taki trochę język z memów wzięty. I ja teraz wam pokażę, w jaki sposób taki lolsharp możemy uruchomić. Otóż wymarzę ten stary plik z kodem, no i spróbuję to wykonać. Oczywiście to się wszystko wysypie, prawda? No bo jednak lolsharp to nie jest powszechna składnia C-sharp. Proszę bardzo, mamy mnóstwo problemów. Patrząc od góry, jakiś średnik jest expected, ohi cannot be found i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie no wszystko się wywaliło, tak? Natomiast możemy sobie Roslyn sforkować, ja to dokładnie zrobiłem jakiś czas temu i troszeczkę tą składnią C-sharpową się pobawić i podmieniałem różne rzeczy i mam tutaj taką bibliotekę, która jest już skompilowana i jest podmieniona właśnie do pracy z lolsharpem. Ja ją tutaj tylko wkopiuję i to jest jedyna zmiana, jaką wprowadziłem i to teraz się wykonuje. Proszę bardzo, 1, 2, 3, 4, 5. Zresztą specjalnie dałem odliczanie do 5, żeby było widać, że to jest jednak inny plik z kodem, nie ten, który był tutaj poprzednio. Co więcej, to jest bardzo ciekawe, w tym momencie ten nasz lolsharp jest w 100% kompatybilny z platformą .NET, bo jedyne tak naprawdę, co zostało w nim tutaj podmienione, to tylko składnia C-sharpowa, tak? Czyli ten moment parsowania kodu.
Natomiast jeżeli zejdziemy o poziom niżej, emisja intermediate language, to to dalej jest robione w taki sam sposób, jak to było przy zwykłym C-Sharpie. Także jest to bardzo ciekawe, gdyż możemy sobie takim LoloSharpie pisać i następnie skompilowany kod na przykład instalować na maszynach naszych klientów bez żadnego problemu. Co więcej, ja już teraz nie mam za bardzo czasu, wydaje mi się, żeby to pokazać, natomiast tą DLL-kę, którą ja tutaj skopiowałem, Microsoft Codeanalyzer C-Sharp, ja mogę wkopiować do folderu, w którym zainstalowane jest Visual Studio i wtedy Visual Studio podejmie jakby ten nasz LoloSharp jako też narzędzie do IntelliSense. I oczywiście będziemy mieli IntelliSense z LoloSharpem, code highlighting i wszystko będzie elegancko zakolorowane, tak jak powinno być. Także jest to bardzo ciekawy sposób na tworzenie własnego dialektu C-Sharpowego, a nawet być może, nie wiem, czy ktoś próbował już, ale wydaje mi się, że jak najbardziej można by próbować tworzyć własny DSL kompletnie przy użyciu właśnie ROSL. I tu mam jeszcze tylko kilka rzeczy na sam koniec, a mianowicie takie coś Roslyn in Real World, a więc wspominałem już, że ASP.NET VNX będzie w całości oparte właśnie na Roslyn. Projekt ScriptCS oczywiście też używa Roslyn od samego początku. Dodatkowo jest taka przyjemna strona w internecie .NET Reference Source. Jest to strona, na której można sobie przeglądać kod źródłowy platformy .NET. Oczywiście tylko te części, które zostały opublikowane. No i to jest oparte o Roslyn, jakby ta aplikacja webowa jest oparta o Roslyn. Tam są takie ciekawe funkcjonalności, jak na przykład go to definition i tak dalej. To jest właśnie zbudowane w oparciu o Roslyn. Natomiast jest jeszcze takie fajne rozszerzenie do Visual Studio OSCode z Izraela, które jest taką nakładką na debugera i wiem, że chłopaki z OSCode teraz przepisują to swoje rozwiązanie na właśnie na Roslyn. No i co? I jeśli chodzi o dema z tej sesji, to są dostępne na moim profilu GitHubowym. Natomiast jeszcze zapraszam także na bloga, bo tam jest w detalach opisany proces tworzenia code fixów i właśnie diagnostics dla Visual Studio. Zdaje się, że ostatni slajd to jest poświęcony na pytania, także ja może wyłączę screen sharing. Okej, Filip. Mamy cztery pytania. Pierwsze pytanie. Nie podoba mi się struktura projektów .NET, pliki CSProj i SLN. Czy uważasz, że możemy pozbyć się tego podziału i oprzeć projekt na strukturze folderów używając Roslyn? Tak, tak. I to jest dokładnie coś, co chłopaki z ASP.NET wymyślili. Jeżeli popatrzycie sobie na najnowszy preview ASP.NET VNext, to tak naprawdę nie ma już potrzeby wylistowywania na przykład kolejnych plików, które się znajdują w naszym rozwiązaniu w tych plikach projektowych. Tak? ASP.NET wprowadza taki nowy typ projektu, Project JSON. No i tam potrzebne są tylko takie szeroko rozumiana ogólna metadata, która potrzebna jest, żeby uruchomić to nasze całe rozwiązanie, czyli na przykład odnośniki do jakich bibliotek są wprowadzane i tak dalej. Natomiast nie potrzeba listować już konkretnych plików. To jest właśnie jakby automatycznie zbierane przez Roslyn z poziomu folderów. Także jak najbardziej jest to możliwe. Natomiast tak naprawdę nie jest jasne jeszcze, jak to będzie wszystko wyglądało w Visual Studio, bo tutaj jakby zderzają się troszeczkę dwa światy. ASP.NET VNext jest troszeczkę do przodu ze wszystkim i tak naprawdę nie ma konkretnej jeszcze chyba wizji, w jaki sposób to będzie wyglądało w innych typach projektów. Także, ale natomiast jak najbardziej jest to możliwe, oczywiście użycie Roslyn jako takiego pośrednika pomiędzy moimi plikami, a jakby moją kompilacją zdecydowanie. Czyli generalnie ten VNext jest oparty o Roslyn. Tak, VNext jest w całości oparty o Roslyn. Zresztą to był jeden z jakby punktów takich troszeczkę krytycznych wobec chłopaków z ASP.NET, dlatego że oni oparli to na Roslyn. Roslyn jest kompilatorem C-Sharpa, ale jest też kompilatorem Visual Basic'a, natomiast Roslyn nie jest kompilatorem F-Sharpa. Jakby w tym momencie oparcie ASP.NET VNext tak silnie
właśnie na Rosslyn spowodowało, że pewne funkcjonalności, przynajmniej na początku, nie będą dostępne dla ludzi, którzy chcą dewelopować w F-Sharpie, czyli F-Sharp, mimo że jest takim first class language na platformie .NET, to troszeczkę po macoszemu jest traktowany przez ASP.NET. Także to jest taki jakby minus tego całego. Okej, drugie pytanie. Jak programista, który tworzy aplikacje biznesowe, CRUD, może wykorzystać potencjał Rosslyn? Jak może wykorzystać potencjał Rosslyn? Ja myślę, że jakby w każdym momencie, kiedy mamy do czynienia z jakąkolwiek współcześnie na przykład, jeżeli mamy do czynienia z jakąkolwiek generacją kodu, jest to jednak w wielu organizacjach ciągle powszechnie dość stosowane, na przykład generacja kodu, które będzie odpowiedzialne za jakieś mapowanie, albo generacja kodu, który będzie odpowiedzialny za access do database, albo generacja kodu do jakiejś legacy application i tak dalej. W tym momencie tego typu przedsięwzięcia są o wiele prostsze przy użyciu właśnie syntax trees. A więc jakby tworzenie kodu, nie tylko, niekoniecznie emisja dynamiczna assembly podczas runtime, ale nawet po prostu tworzenie, budowanie kodu do formy tekstowej jest jak najbardziej uproszczone przy użyciu właśnie Rosslyn. To jest jeden z przykładów, natomiast ja myślę, że fajnie by było, jakby większość deweloperów właśnie spojrzała na narzędzia analityczne, które się tak łatwo z Rosslyn buduje. Ja chciałem pokazać kilka takich właśnie przykładów, natomiast można sobie wyobrazić, że tak jak pokazałem nawet przykład tej diagnostyki CodeFixa, który był zainstalowany w Visual Studio, możemy na przykład bardzo łatwo na naszych deweloperach wymuszać w naszej organizacji na przykład używanie tylko konkretnych APIs, albo omijanie obsolete APIs, albo określoną, jakby określony level complexity tego kodu. Tak? Na przykład możemy bardzo prosto wymuszać, aby na przykład ten method call chain, czyli metody, które się nawzajem wywołują, nie sięgała więcej niż na przykład 4 levelów. Tak? Wszelkiego rodzaju tego typu analizy są niezwykle proste do wykonania. Ja myślę, że Rosslyn jest narzędziem pod wieloma względami znakomitym, nawet nie tyle dla dewelopera, co dla architekta. I to jest jeszcze też warte podkreślenia. Tak? Okej, kolejne pytanie. Jak widzisz przyszłość ReSharpera po wejściu Rosslyn? JetBrains twierdzi, że ich analiza kodu jest lepiej zoptymalizowana. Tak, znaczy ja jestem wielkim fanem Hadiego. Hadi to jest wspaniała osoba i wiem, że on bardzo Rosslyn prześmiewa, natomiast realia są takie, że wydaje mi się, że jednak Rosslyn otworzy dużo łatwiejszą drogę do takich tworzenia po prostu darmowych narzędzi do analizy kodu. Na przykład świetnym przykładem jest taki plugin do ReSharpera, który napisał Aleksander Szwedow, on zdaje się dev liderem ReSharpera właśnie. To jest taki plugin, który podkreśla przy użyciu właśnie ReSharpera każdy object allocation. Tak? Czyli na przykład kiedy wpisujemy new, to nam się to podkreśla. Kiedy używamy lambda, no to nam się podkreśla, bo tam następuje alokacja. Kiedy mamy do czynienia z unboxing, to jest alokacja i to nam się podkreśla. Tak? Jest to takie przyjemne narzędzie. Na przykład ktoś, widziałem 2 dni temu, zdaje się, na GitHubie, ktoś dokładnie to samo zrobił przy użyciu Rosslyn. I można sobie nawet, też to rozszerzenie Alexa jest też open source, można sobie dokładnie dwie bazy kodów porównać. Naprawdę można zobaczyć, z czym się łatwiej pracuje. No, natomiast koniec końców, tak naprawdę to wszystko sprowadza się do tego, że jednak te pluginy przy użyciu Rosslyn można tworzyć za darmo. Tak? Więc wydaje mi się, że w dużym stopniu jednak ugryzie Rosslyn ten market share ReSharpera. Zresztą wydaje nam, znaczy to jest tak, jak ktoś korzysta z ReSharpera, ja na przykład nie potrafię w ogóle programować bez ReSharpera, muszę się przyznać, natomiast jeżeli ktoś korzysta z ReSharpera, to wydaje mu się, że cały świat używa ReSharpera. Natomiast prawda jest taka, że jednak mnóstwo ludzi ReSharpera nie używa i jakby wydaje mi się, że to też dla tych ludzi Rosslyn będzie bardzo atrakcyjną platformą. Okej, dzięki. Czyli generalnie no, Rosslyn jest trochę konkurencją dla ReSharpera, jest problemem. Nie jest do zignorowania. Okej, ostatnie pytanie. Czy podobne rzeczy do Rosslyn są dostępne w innych językach programowania? Ja niestety na to pytanie nie mogę odpowiedzieć, natomiast
Wydaje mi się, że tak, bo to jednak statyczna analiza kodu to nie jest jakieś nowatorskie przedsięwzięcie roślin i jednak każdy język programowania podejrzewam, że taką funkcjonalność posiada, czy jest w stanie zaoferować. Zresztą to wszystko to jest tak naprawdę, jakby roślin jest przede wszystkim kompilatorem, tak? I jakby ta analiza kodu to została zbudowana na potrzeby kompilatora. Natomiast są oczywiście narzędzia, które, tak jak na przykład Project Antler, który jest agnostyczny dla języków, tak? Czyli jakby jest w stanie współpracować z różnymi językami. Zresztą nawet ReSharp jest zbudowany na jednym engine, który obsługuje równocześnie też i Java. Także na pewno takie narzędzia są. Natomiast z punktu widzenia dewelopera .NET, no to jest to jednak jakiś tam krok naprzód. No nawet na platformie .NET są narzędzia open source'owe, na przykład NRefactory, który pozwala na pracę właśnie z syntax trees w pewnym stopniu, czy Mono posiada compiler as a service. Natomiast nigdy dotąd nie było to jakby częścią .NET frameworka samego z siebie, jakby taką integralną częścią języka. Zresztą jakby rola roślin jest też taka ciekawa, że jakby C-Sharp wreszcie osiągnął taki stopień dojrzałości, że compiler C-Sharp został napisany wreszcie w języku C-Sharp. Okej, to dzięki bardzo Filip za sesję i za odpowiedzi. My zaraz przechodzimy do kolejnej sesji Barbary Fusińskiej o Aspect Oriented Programming.